Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejny Eiterarii, nie plecaszkach. Jak się nazywa ten item, co blokuje Bladmoon? Bo mi piszecie, że ja dostałem ten item, ale nie wiem. Dostać ten item, użyj ten item. Jaki, skąd, gdzie on jest? Kurde, wpisuję Bladmoon tutaj w wyszukiwarkę. Wpisuję tutaj w opisie Bladmoon. Nie ma nic takiego przedmiotu, nie istnieje taki przedmiot. Przedmioty Bladmoon Bouncing Eye, Bloody Mary. Nie wiem, gdzie to jest. Tutaj szukam, nic nie mogę znaleźć. Jest jedynie ten item do przywoływania Bladmoona, ale nie do blokowania Bladmoona. Jak się to robi? Jak się ten item nazywa? Napiszcie mi, bo ja szału dostanę. Nie mogę tego znaleźć. A my dzisiaj bijemy chyba Wall of Flesha. Więc będzie przygotowywanie się na Wall of Flesha i będzie robienie kurde broni, co nie zrobiłem tak naprawdę. Z żelu. Ta żelowa broń. Ale pisaliście mi, że szczególnie ten Fractured Arc jest taki bardzo fajny. Sprawdźmy, co te bronie robią w takim wypadku. Może najpierw to, Geltic Blade. Okej, okej, taki pocisk przez ściany lecący. Na dodatek świecący. O! Bardzo fajny do znajdowywania czegokolwiek pod ziemi. A to? Bije tak, ale to ma jakiś specjalny atak. Prawie wszystkie myszy, aby... O, przede mną to zrobi. I co to robi? Przepraszam bardzo. To sparuje przeciwników. Jak kliknę prawie wszystkie myszy, czyli ten atak paruje i on ma cooldown. Możemy parować też pociski zasięgowe i sprawiać, że one biją 50 punktów obrażeń mniej. I następne 10 naszych uderzeń ulepsza na tyle, że ja wystrzeliwuję dodatkowy pocisk wtedy, gdy sparuję. Kolejne 10 ataków w ten sposób jeszcze wystrzeliwuję wtedy pocisk. Ciekawe, przekujmy obie te bronie na lepsze. Pisaliście mi, że boski, a to nie powinien być legendarny? Ty, no same boskie? To już na pewno legendarny. No, to się od razu przekuło. Ciekawe, że to tylko boski, to bardziej jak ten, jak włócznia w takim wypadku działa. Ciekawe, ciekawe. Podobno ta broń jest bardzo dobra na Wall of Flesha właśnie, że mogę tak sparować i potem jeszcze bić i mamy jakieś dodatkowe pociski. Ciekawe, ciekawe. Dobra, zostawiam sobie tą przybywaczkę. Powiem wam, że tej stacji z jelenio oka używać nie będę, bo lofugu. Sobie wyrzucamy przybywaczki, tutaj też te dwie wyrzucamy klucz cienia. Korzystać z niego nie zamierzam, w końcu już nie będę używał mojej kochanej włóczni z aerialitu. I mi się wydaje, że ja tutaj trzymam, no właśnie, rzeczy w śwince skarbonce, to po pierwsze. Wrzucamy tutaj, żeby się wszystko zestakowało. Tak samo trzymam rzeczy w tym portalu i tutaj to już jest ich tyle, że normalnie nie jestem w stanie wszystkich zgarnąć. Więc weźmy to sobie wszystko, wrzućmy do Magic Storage'a, potem będę mógł sobie patrzeć, co z tego ciekawego jestem w stanie zrobić. No i przypominam wam, widzowie, że wy macie podwyższoną gamę w porównaniu do mnie, więc widzicie więcej. Szukałem tego komentarza odnośnie tego itemu, który blokuje tego Bladmoona, więc mówię, nie mogłem znaleźć. I natknąłem się na komentarz. Odcinek z Terrarii nie byłby odcinkiem z Terrarii Urywka, gdyby nam nie wspomniał, że zwiększył nam gamę. No i rzeczywiście, coś w tym jest. Dobra, ja tutaj mam bardzo dużo bloków kamienia i z tych bloków kamienia zamierzam tutaj namiętnie korzystać. Wydaje mi się, że taka wysokość walki z Wall of Flesha jest jak najbardziej optymalna. Nie będę się przerzucał na ten slot drugi, bo tutaj non stop mnie przeciwnicy i tak atakują, nie? Więc to jest mały kłopot. Mogę co najwyżej sobie z tego drugiego slota przerzucić tak. To jest składanie bloczków. No i tak naprawdę to jest tyle. No, niech będzie zamiast tej penetracji. Ashen Stalactite. Rogue Damage. O, proszę bardzo. Bardzo szybko do zdobycia. O, i akurat róża obsydianowa. Dobra, stawiam tutaj arenkę do walki z Wall of Flesha na lewo i prawo. No nie wiem, czy po drodze będę w ogóle, powiem wam, stawiał te... A, to w ogóle w prawo nie szedłem i mam tu nieotwarte skrzynki, co ciekawe. Ty, tak naprawdę to do kopania szybszego też mi się przyda. Mining speed o 15% zwiększony. Z balonów też na razie korzystać nie będę. Więc no, to gigantycznie przyspieszy mi szybkość stawiania bloków i wykopywania tych po drodze. Tak więc bardzo mi się to podoba. No i co? A, ja jeszcze miałem iść na biom brimstone'owy.
Dobra, to ja tutaj dołożę do prawej trochę tych bloków, tyle ile mogę. I widzę się z wami za jakiś czas. Na tym, a jeszcze wytestujmy to. Sparowane. No dobra. O Jezu, jak nie trafię raz, to potem ile muszę czekać. Okej, bije zdecydowanie szybciej i bije dodatkowy ten jeszcze pocisk. No może to będzie nawet dobre na tym Wall of Flesh. Wypróbujemy, a ja na razie stawiam to dalej i widzę się z wami. No chyba już nabiłam je tym brimstone'owym z prawej strony. Zobaczymy, co tam jest. Pisaliście mi, że raczej tam nic nie ma na ten etap gry. Ale zawsze warto to sprawdzić, nie? Dobra, zedwu. Dobra, jesteśmy na tym biomie brimstone'owym. Są tu przeciwnicy, z których chciałem zobaczyć, czy coś po prostu leci, bo pamiętam, że była w tym biomie na przykład też nowa ruda do wykopania pod ziemią. No i mamy idealną broń do sprawdzania, gdzie ta ruda się znajduje, jeżeli gdziekolwiek. Chyba, że ona się nam po prostu zreski. Dopiero po jakimś czasie. Czy tutaj jest ta ruda? Co to jest? Nie, brimstone slagi to są. No na razie tak, na razie z tych przeciwników totalnie nic nie leci. Trochę jak Boże, coś mechaniczni się wydają normalnie. Tu mamy te altary, które rzeczywiście mogę zgarniać, te Ashen Altar, ale po jakiego mi to grzyba, jeden taki włożyłem już do tej mojej stacyjki, żeby, no i mówię, to drzewo jest nie do wykopania. Jeden taki altar włożyłem do mojej stacyjki, żeby w razie czego, jeżeli chciałbym coś w przyszłości z tego zrobić, to będę miał taką możliwość. No to zgaduję, że to... Nic, jakiś miecz, ty? To jest ściana. Byłem pewny, że to jest jakiś mieczyk. Dobra. O! Tu jest ten materiał chyba nowy. Silnami są ci przeciwnicy nawet tutaj. Te brimstone slagi jestem w stanie wykopać. Więc to zróbmy. Ja się tu bym może przyblokował, powiem wam. Żeby ten kręcący się do mnie nie wbił. I zobaczmy, czy jestem w stanie wykopać ten nowy materiał. Czy to jest w ogóle dziura w ziemi i widzę po prostu ścianę. Jest też taka możliwość. Boże, to ja zaraz umrę. Tak więc w ogóle jest super. Skąd to się tu bierze, ty? No, mam 60 HP tylko. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się to pojawia. No, ja tutaj zaraz umrę. Raz otrzymam obrażenia i jest dyntka. Dobra, przeciwnik tutaj, przez ściany lecący. Zajmijmy się nim. I kopiemy dalej w lewo. Czy to jest ten nowy materiał? No co to za ślimak tam w ogóle został? Ciekawy. Kolego, proszę nie podchodzić. Dziękuję. Tak, to jest nowy materiał, którego nie jestem w stanie wykopać. Okej, dobra, ty, bo tu jest jakaś wieża normalnie. Okej, kliknąłem F3, ja w ogóle nie miałem... O Jezus, ja biłem się bez akcesoriów i zbroi. Jak oni dużo biją nagle? Jakiś most mamy z wieżą rozwaloną. Most się łamie. No ale przechodzi potem dalej. Trochę mi się przypomina ta mapa lodowa z Risk of Raina jedynki. No ale dobra, tutaj tak naprawdę chyba już nic nie ma. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy na samej krawędzi tego biomu nie czeka być może na nas jakiś skarb. Nie sądzę, ale zawsze warto sprawdzić. I tak naprawdę możemy wracać i zająć się już wchodzeniem w hard mode'a. Tak jest, dobra, kraniec to jednak był mapy. Ja po prostu na minimapce myślałem, że dalej nie odkryłem. Już milion razy lepiej teraz się z nimi bić. Kolego! Dobra, potka. No i tak, arenę tutaj zrobiłem dosyć długą, ale nie wiem, czego się spodziewać po Wall of Flesh'u. O, nowa wędka, proszę bardzo. Nie wiem, czego się spodziewać po Wall of Flesh'u, muszę przyznać. Deposit all. Tutaj nie ma nic totalnie. A tutaj mówię, do stacji chyba wrzuciłem. Tak jest, Ancient Altar, więc jeżeli bym chciał, to jestem w stanie to zrobić. Muszę, powiem wam, kolejne stacje zacząć wrzucać. Tutaj w ogóle na streamie, którym zrobiłem Combined Stations. To jest stacja zrobiona ze złączenia się dużej ilości innych stacji. Wszystkie te stacje są tutaj w tej jednej. Możemy potem zrobić jeszcze
Kolejną ja nawet nie wiem, czy nie mogę teraz tego zrobić. Imbryk stacją Antał, co to jest? Ciężki stół warsztatowy, kać do barwników. No większość tych rzeczy, jeżeli nawet nie wszystkie mam, żebym miał kolejny Combine Stations i kolejny tier, to już jest rzeczywiście hard mode'owe, mitrylowe kowadło i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wezmę ze sobą już potki. Ta ogólnie jest duże ulepszenie wszystkich statystyk, więc jest lepsze żarcie niż jakiekolwiek inne. Maksymalna ilość punktów życia zwiększona, wytrzymałość zwiększona, mikstura sowy, żebym sobie gammę zwiększył. No i tak naprawdę to byłoby chyba wszystko. Potek jakoś za dużo nie mam, ale pisaliście mi też, że w ogóle jest fajny trik z potkami. Podobno potki można wrzucić do jeziora Shimmeru i zwraca jeziorko nam z powrotem materiały, które zostały zużyte do wykonania tych potek. Stawiamy obok stację alchemiczną, która ma szansę nie wziąć materiałów przy tworzeniu potek, tam ze 20% przypuśćmy, i tworzymy 5 potek. Jedna z nich jest średnio zawsze darmowa. I te 5 wrzucamy i robimy, i kolejną darmową tak dostajemy. I tak można robić sobie nieskończone ilości potek. Ciekawa taktyka, nie wiem czy jej nie wykorzystam, bo tak naprawdę z Blood Orba jestem w stanie zrobić dowolną potkę w grze. I nie wiem, czy to mi zwróci Blood Orby, czy te inne materiały standardowe do stworzenia tej potki, ale tak czy siak, no mógłbym sobie w tym jeziorze Shimmeru naprawdę tych potek po prostu nasrać, ile tylko bym chciał. Dobra, ja tutaj się przekopię na lewo, widzimy się już na skończonej platformie do bicia Wall of Flesha. No i chyba lecimy z tą walką, wypróbuję tego Fractured Arka, tak jak mi mówiliście, że jest podobno dobrą bronią na Wall of Flesha. Zobaczymy, przekonamy się. Boję się tylko tego, że Wall of Flesh też jak każdy inny boss na tym Revengeance modzie będzie miał zmienione po prostu taktyki, jakieś dodatkowe ataki, których kompletnie nie znam, i mnie zaskoczy i mnie rozwali. Aczkolwiek powiem wam, że ogólnie cała ta seria z Calamity bałem się, że będzie szła bardzo źle, z uwagi na to, że ja nigdy nie wydawało mi się, że jestem jakiś dobry w te terrarie. Ja nie mówię, że jestem, ale idzie zaskakująco dobrze jak na razie. Nie muszę powtarzać tych bossów, wszyscy w miarę chyba za pierwszym razem idą. Tak więc dobra, pauzuję i widzę się już jak wykopię tej platformy wystarczająco dużo. ZW. No dobra, nie robiłem jakoś tak mega dłuższej. Zdecydowanie krótszą połowę tej drogi w prawo, ale no nie wiem, zobaczymy jak pójdzie, najwyżej zawalczę z Wall of Flesh'em jeszcze raz. Mam tylko nadzieję, że guide żyje, ale chyba... Tak, wydaje mi się, że gdzieś tutaj domek ma. Dobra. Jest, jest guide. Jeffrey, niekoniecznie ten, co ludzi w kwasie rozpuszczał. No nie, no chciałem się wyleczyć na maksa. Ale gówno. Dobra, parowane jest. Ataki szerokie. Parowany. Ataki szerokie. I oczy się chyba bardziej opłacało zawsze bić, nie? Kurde, z takiej odległości to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja mam atakować. To bym powiedział nawet bardzo zły pomysł. Ale jaką ja mam inną broń zasięgową? Aaaa! Super walka idzie! Super idzie! Nie no, ja ten żelowy tutaj walę na zasięg, bo... Poszło niesamowicie dobrze na początku, powiem wam. Naprawdę jestem turbo zadowolony z tego mieczyka. No nie, jest na pewno zły z tym parowaniem, ale to strasznie blisko trzeba podejść, powiem wam. A ten żelowy standardowy, no zdecydowanie bezpieczniejszy jest po prostu. I to chyba w nim cenię trochę bardziej. Dobra, akurat jak sobie naładowałem zwiększone statystyki, to musiałem otrzymać obrażenia. Ej, nie chciałem tutaj wchodzić. No powiem wam, że tę arenę też trochę odwaliłem tak od niechcenia, bo oczywiście... O, co to są za ataki jakieś nowe? Powinienem tutaj wszystko wokół wykopać też w postaci tych domków po drodze. A nie, że idę i mogę nagle do jakiegoś domku sobie tutaj wejść. Chyba, ja już chyba połowę przeszedłem. A on tutaj zdrowia jeszcze trochę ma. Dobra, jakieś dodatkowe pociski. Na razie uniknięte, jak już wiem o co chodzi. Ja wiem o co chodzi. Nie no, jakby nie ten początek, to tutaj byłoby w miarę luźno, ale powiem wam, że początek z tym Fractured Arkiem taki odwaliłem z czapy, że no kosmos źle poszło na starcie. Dobra, 10 sekund wytrzymać.
żebym miał na użycie podki możliwość. Albo nieważne, po prostu zgarniamy rzeczy z Wall of Flesha. Nie, no nie było aż tak źle. Początek po prostu zwaliłem, strasznie początek, to rzeczywiście. Dobra, osiągnięcie zdobyte, nie jest łatwo. Star has fallen from the heavens, co? Demoniczne serce, zwiększa liczbę okienek na akcesoria, no i to jest, to mi się podoba. Blast barrel, co ja gragasem jestem, o co chodzi tutaj w ogóle? Petarda, ale bitch. Mechaniczny karabin, to było zawsze spoko. A oczywiście młotek wyleciał, kurde, ale no tak naprawdę to nic chyba zbyt ciekawego z tego Wall of Flesha, powiem wam, nie wyleciało, bo tak jak sobie patrzę tutaj na listę bossów. Ściana mięcha. Co z niego leci? No właśnie, to ostrze mogłoby wylecieć i ono jest materiałem. Anarchy Blade, Core of Havoc, Unholy Core. No nie mam pojęcia, jak szybko byłbym w stanie to zrobić, ale już z metrylowego kowadła, więc chciałbym ogólnie mieć to. Carnage, melee damage. Przeciwnicy eksplodują na jakieś pociski samonaprowadzające. Ej, to jest fajne. Przywołana istota tutaj jeszcze. Na pewno bym to Carnage chciał dorwać. Na pewno też będę walczył wielokrotnie jeszcze z Wall of Fleshem. Te symbole wojownika trzeba będzie podostawać i tak dalej, i tak dalej. Co ja tak naprawdę na samym początku tego hard moda powinienem zrobić? To powiem wam, że trochę nie wiem. Dodatkowe akcesorium mam i to mi się podoba. Zwiększa obrażenia dystansowe. To na pewno będę mógł sobie przerobić. O Jezu, dopiero potem. Symbol mściciela. Nie jestem w stanie tego wrzucić do Shimmeru i zamienić na przykład na symbol wojownika. Bo to byłoby akurat bardzo spoko. A wydaje mi się, że jest taka możliwość. Wydaje mi się, że jest taka możliwość. Wiecie co? Ja przelecę się do tego jeziora Shimmeru. Tam to w ogóle, tak, jezioro Shimmeru jest tu. Tu jest dżungla. Tutaj będzie robiony domek. Żeby w razie czego, domek. Tutaj będzie robione, robiona wioska, żebym mógł się tutaj teleportować bezpośrednio nad jezioro Shimmeru. I tam mógł sobie rozmontowywać rzeczy. W ogóle nowe rzeczy też mamy do kupienia u sprzedawców już. Co tutaj ciekawego? Strzelba P90! Co ty gadasz? Też materiał, pukałeczka, skrzynka z amunicją. Ty, panie Jamesie? Złoty klucz. O, ciekawe. Counter Scav zwiększa true melee damage. Ale tylko true melee damage, czyli bronie, które biją tylko z bliska. To nie jest true melee damage, to nie jest true melee damage. To jest true melee damage. Taka broń bez dodatkowych pocisków. Pozwala nam dashować. A zdaszowanie w atak pozwala nam to dodżować. Ale 30 sekund jest między dodżami. Na pewno to kupię, bo to jest materiał. Możemy to sobie założyć już teraz. Ty nic nowego nie masz. Miażdżyciel, co to jest? Statmeter. Dobra, sprawdźmy, czy któryś ze sprzedawców ma coś nowego na sprzedaż. Pani Dryada ma. Doniczkowe bajko drzewo oczyszczający. Bajkowe nasiona, bo był ten biom bajkowy, pewnie to doszło nowego. Ta zoolożka ma też nowe rzeczy, to jest ciekawe. Latawiec, ogon lisa, lanca turniejowa. Rozpęd się, aby zwiększyć siłę ataku. To chyba przywołuje ciemnego konia, którym można jeździć. Co? Malowany koń. Nie chcę białego konia. Co jest zamiast tego? Sprawdźmy. Hagwie, jutrze to wszystko było. No to są te nowe rzeczy. Dobra. Jak wygląda kuń? No chyba jak biegnę w linii prostej, biegnę szybciej niż tak. No może minimalnie, nie? Ciężko, ciężko powiedzieć. Czy tu coś nowego mamy? O, u każdego mamy nowe rzeczy. U ciebie warsztat ostrzący. O, zwiększa obrażenia przez ostrza po prostu. Broń białą, super. Demolitionist, wybuchowy proszek. No to jest materiał, ale na co? Nitro Express Rifle, to jest fajna broń, na słonie. A to? On to miałby coś nowego, gdyby był na swoim biomie. Ty, i te buteleczki obdarzające warsztat. Być może to już kupowałem, ale zobaczę jeszcze raz, bo na pewno to mi się przyda. U niego skrzydła pamiętam, że można było kupić, jeżeli on byłby na biomie dżunglowym. Tutaj jedynie Painter ma coś nowego. Skąd tu się ta woda bierze non-stop? Ty, ja tutaj
Schodzę tu. O co chodzi, widzisz to? Ta woda już dotąd sięgała. Nawet nie niżej. Ja tu zrobiłem sobie ostatnio normalnie basen i aż tej linę dałem, że niby zejście do basenu ogrzewanego. Mi się nosu woda pojawia, nie mam zielonego pojęcia skąd. Co masz nowego, kolego? Paintballowy pistolet i farby. To mnie to akurat gówno interesuje. Dobra, teleportujmy się do domu. I co, ja muszę chyba skarłatne ołtarze iść niszczyć? Czy to zmienili? I zamiast niszczenia skarłatnych ołtarzy muszę pokonać mechanicznych i za każdego mechanicznego mieć nowy metal. Wydaje mi się, że to chyba nowy metal za każdego mechanicznego. Dobra, warsztat ostrząc sobie tutaj gdzieś pojawmy. To zostawię, żeby przerobić. No i trzymamy tutaj imbuing station. Jest już imbuing station, więc... Już teraz to mogę robić? Mikstura wściekłości? Butelka trucizny, o, ataki w zwarciu oraz ataki biczem zatruwają wrogów, podpalają wrogów. Bardzo łatwe do zrobienia i bardzo przyjemne. No od razu możemy odpalić i mieć dodatkowe obrażenia, tak? Tu sobie zwiększamy obrażenia i nawet dosyć długo to działa. Dobra, misiaki, na pewno przywołamy sobie dzisiaj jeszcze jednego Wall of Flesha, bo chciałbym dostać te inne rzeczy. A ja pójdę na to jezioro Shimmeru i sprawdzę, czy coś takiego tutaj rzeczywiście działa. Jestem w stanie przerobić ten emblemat na inny. No i zobaczymy też, czy są gdzieś w okolicy nowe biomy. No tak naprawdę to ten teleport tutaj jest rzeczywiście przy krawędzi mapy strasznie blisko, więc dobra, no, nie będę tego ciął. Lecimy do Peski, to jest strasznie blisko. Nie, no, nie trzeba. To bardziej przy zejściu do dżungli bym sobie zrobił tak to wioskę, bo tutaj bardzo łatwo zejść. Tylko przydałoby się glutek na szybsze spadanie. Tylko to chciałem rzucić, też mi o czymś innym mówiliście, ale już szczerze mówiąc nawet nie pamiętam. Dobra, wrzućmy to. Czy jestem w stanie to przerobić? Tak. No to ja chcę ten wojownika. Ej, zarąbiste. Super jest to jezioro Shimmeru. No, wszystkim widzisz, tylko nie moje. Hamie. Czy to jest mimik? To coś bije. Ej, bez kitu, ja teraz mimika chcę spotkać. Z mimika fajne rzeczy szły. Ancient Bondas. Nie, no to zwykle przynajmniej. Rogue Emblem. No, ty jesteś niemożliwy, nie? Jeden inny emblemat mi daj, no. Jest, w końcu emblemat wojownika. A ja mam taką opcję daszowania. Powiem wam, że na razie raczej z niej. O Jezus! O Jezus! O Jezus! O Jezus! O Boże! Na razie z tej opcji naszowania korzystać nie będę, sobie założę po prostu symbol wojownika. Przekuję go na być może jakiś lepszy i... tyle, rozzłoszczony. Dobra, może być, punkt obrażeń. Masakra, ale te golemy mi nawaliły! Dobra, jakie pierwsze rzeczy możemy robić na Hardmodzie? Jak ja dawno w Terrarii nie grałem, no nie pamiętam. Normalnie to bym szedł na korupcję i rozwalał i szukał ród. I chyba to zrobię teraz. Sprawdźmy, czy jestem w stanie dorwać w ogóle nowe rudy w ten sposób. Czy rzeczywiście będę musiał pokonywać mechanicznych. Bo jeżeli będę musiał pokonywać mechanicznych, ja nie dam się rady teraz. Nie ma szans, tragedia będzie. Coś tam strzela z lewej strony. Dobra, lećmy rozwalić te. Uuuu, co ty gadasz? Tu na korupcji się zrobiło holo, what the fuck? Dobra, rozwalamy to. Ponhamera nie wziąłem. Tulsy. Dobra, widzę się z wami za chwilę. No i witam z powrotem. Rozwalamy to. Duszę nocy dostaję tylko z tego. A co było napisane tutaj? Uwolniono starożytne duchy światłości mroku. Kobalt i paladium już się pojawiło. Okej, okay, czyli jestem w stanie już coś zgarnąć. Kobalt i paladium. Są tu już też przeciwnicy. Wróżkowy pył. No, tych duszy nocy to tutaj trochę zgarnąć z tego akurat mogę. Więc nawet mi się to podoba. Ci przeciwnicy wróżkowi nie są zbyt trudni. Nie wiem, czemu nie dostaję duszy nocy. Chyba muszę być w podziemiach dopiero. Duszy nocy. O, duszy światłości to się chyba nazywa, coś takiego. Muszę być chyba w podziemiach, żeby coś takiego ogarnąć. No nie, no powiem wam, że rzeczywiście te
zabijanie mechanicznych po kolei ma zdecydowanie większy sens, aniżeli po prostu pojawienie sobie od razu trzech ród. To po jakiego grzyba zgarniać pierwsze dwie, nie? Zawsze trochę było głupie. Z tym pokonywaniem mechanicznym rzeczywiście ma to trochę większy sens. Dobra, wróćmy na chatę. Idziemy w podziemia, biorę sobie podkę Spelunkera, biorę sobie podkę na kopanko i szukamy nowej rudy. A co możemy zrobić z rogów jednorożca na przykład? Czy już teraz moglibyśmy coś zrobić? Tęczowy kostur? No, dobra, dusza wzroku. To nie, Eternity, co mogę zrobić z wróżkowego pyłu? Zaskakująco dużego wyleciało. Woda święcona. Efekt bajkowa na niektóre bloki. Efekt bajkowa? Z jakiegoś ruska. Dzwoneczek duszka, nic ciekawego, trafienia magiczne. To moglibyśmy zrobić już w tym momencie. Ale no nie jestem na obrażenia magiczne. Obrażenia w walce w zwarciu, proszek oczyszczający, wróżkowy pył, kryształowy odłamek. Ty! Axe of Purity. No nie używałbym tego raczej broń, chociaż ty dużo obrażeń to nawet zadaje. Ale do rozprzestrzeniania czystości by się przydał, nie? Mogę czyścić spaczenie. I to mogę zrobić w tym momencie praktycznie. Trochę wróżkowego pyłu, kryształowe odłamki wykopać, jest luz. No dobra, a co mogę z duszy nocy zrobić? Bo tutaj to już będzie mnóstwo rzeczy. Do mocy. Jasny odłamek, mroczny odłamek. Ono to na pustyni leci. Tej albo tej. Też w tym momencie chyba już do zrobienia. Ja to jakieś ogromne obrażenia daje. Z 500 punktów obrażeń prawie. To na pewno jest coś... To chyba coś nie tak jest. Mimichi mogę przywoływać. Zimny bicz, mroźny rdzeń, to będzie ciężko znaleźć tak na teraz. Demoniczne skrzydła to też, niedużo broni magicznych. Przywoływaczki na mechaniczne, o to na pewno się przyda. Śnieżna kula, mroczny legion. O, ten mózg mógłbym zrobić. Rotten Brain leci z Hive Minda. Ale to mogę wymienić na Rotten Brain w Shimmerze, jeżeli dobrze rozumiem. Ja pierniczę. Ile to będzie roboty z tym, żeby to wszystko ogarniać. Bloody Worm Scarf, a zwiększona obrażenia melee i zmniejszona redukcja obrażeń. Kurde, ile dobrych rzeczy tutaj można zrobić. Te jelly. Super, dużo rzeczy, wszystko to powinienem ogarnąć na streamie raczej, bo widzicie ile to jest patrzenia i ogarniania. Tak więc będzie szyszkował pewnie stream hard moda, ogarnianie materiałów na samym starcie. A my odpalamy sobie miksturę kopania, miksturę widzenia przez ściany dobrych rzeczy. No i lecimy kopać tutaj paladium. I to jest chyba paladium, jeżeli się nie mylę. No, załóżmy te materiały na szybsze kopanie. To akurat może zostać. I kopiemy. Boże, jak szalony kopię. Jak ja będę miał przecież ten kilo z paladium, to w ogóle będę kopał jak powalony. Z paladium chyba będę mógł od razu robić rzeczy. Znaczy, na początku będę mógł chyba musiał zrobić z paladium kowadło? Kurde, sam nie wiem. I kobalt jest. Jest i paladium, i kobalt. Okej. No tak, bo zawsze były dwa rodzaje materiałów i na świecie był tylko jeden z nich. A tutaj jest tak, że one się trafiają po mechanicznych, ale zawsze od razu się trafiają dwa różne rodzaje. Ciekawe. No ja zawsze wolałem paladium, bo ta zbroja z paladium, pamiętam, że była dosyć fajna. Pod tym względem, że... dawa... O, maga odkryłem! Ole zarąbiście! No ty to na wojownika rzeczywiście niezbyt przydatny. Ej, w ogóle ja powiedziałem na ostatnim odcinku, że nie chcę grać tym samonerem, tylko melee, że dowal wojownikiem, bo chyba wojownik jest bardziej skillowy w Terrarii. Ktoś mi wyśmiał w komentarzach. I tak się zastanawiam, czy jakąkolwiek postać w Terrarii można by nazwać skillową, bo jeżeli wojownik nie jest skillowy, jest turbo łatwy, najprostszy, no to tak. Samoner sobie chodzi tylko i samony wszystko biją. Więc wydaje mi się, że mało skillowy. Zasięgowy ma pociski samonaprowadzające i też wszystko biłem te lata tylko i też się wydaje mało skillowy. Mag ma zawsze też bronie magiczne, które go leczą. Więc też mi się zawsze wydało mało skillowy i tak nie wiem, wydaje mi się, że tak naprawdę żadnej postaci. Zanadu się jeszcze nazywał, kurde, jak ta płyta Electric Light Orchestra, elo. Co w ogóle znaczy Xanadu? Zanadu. Ja tylko kojarzę właśnie z tej płyty, bo mój ojciec zawsze słuchał Elo i ja też całe Elo znam na pamięć, wszystkie albumy, dyskografię mam po prostu w moim paluszku. Dobra, dosyć sporo tego już zgarnąłem. Ja bym wrócił tak na szybciocha,
zobaczył, co ciekawego z tego jesteśmy w stanie zrobić. No bo mówię, chyba i tak będę musiał na początku zrobić kowadło. Wątpię, żebym robił te kobaltowe rzeczy. Na pewno set zbroi będę robił z Palladium, bo mega zwiększał regen HP. Z kobaltu to najwyżej może przedmioty, ale to wydaje mi się, że też się niczym nie różni oprócz koloru, no bo przecież to by nie miało inaczej sensu. Dobra, wrzućmy to tutaj. No i teraz tak, czy jestem w stanie zrobić już sztabki? A, dobra, nie to okienko. Nie to okienko, już się bałem. Jest, sztabka Palladium, sztabka kobaltu. I sprawdźmy, co się z obu tych rzeczy robi. No tutaj tylko sztabki. Co za sztabek? Nie za dużo rzeczy, chociaż megafon, kobaltowa tarcza, to mi się nawet podoba, bo jak nie możemy tego znaleźć, a chcielibyśmy zrobić sobie Angshielda, bardzo przydatne. Deep Diver. Pod wodę by się przydało, ale pod wodą ja już tam byłem praktycznie wszędzie. Rogue Damage, Kill of Spalladium, Average Damage tutaj jakieś. Starblight Suit, z tego nowego biomu, co tam gwiazda spadła chyba. No powiem wam, że tutaj to tak naprawdę nic nie ma. Miecz Spalladium bardzo dużo bije, to trzeba przyznać, gigantyczne ma obrażenia, ale wydaje się pewnie być słaby. No i z tego, tak jak mówiłem, nic to się nie zmienia. Na zwykłym kowadle jesteśmy to w stanie zrobić. Trochę bida ogólnie. Zróbmy zbroję z Palladium, a z kobaltu zróbmy bronię. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja. Obrażenia w walce w zwarciu hełm. Napierśnik. I spodnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o bronię. Kobaltowy miecz wydaje się być o tyle fajny, że on zmniejsza na 10 sekund aż obronę przeciwnika o 25%. To jest mega dużo. Kobaltowa naginata. Ty. Zwiększa naturalną regenerację HP przy uderzeniu. A bo tu każda broń z kobaltu tak działa. Aha! Czyli bronie z kobaltu zmniejszają defa, a te mi zwiększają regen HP. Ciekawe. I ta naginata bije fest mniej. Panato. Do zrobienia jakbym miał, to bije 139, to bije 123 i to jest już bolesna. Czyli te bronie z Palladium biją więcej, dają regen. Kurde, nie wiem, co jest lepsze. No wiadomo, że... O Jezus, jak to bije. Wiadomo, że zmniejszenie defa na taki czas wydaje się być fajne, nie? Ale kurde, no jakoś tego... Tak nie czuję. Ja bym zrobił dwie włócznie. Miecza w ogóle bym nie użył, on ma za mały zasięg. To już też mogę odrzucić. I czemu zrobiłbym dwie włócznie? Tom do zakładania debuffa, Tom do bicia, bo ona bije więcej i na dodatek mnie potem leczy. Więc z tego powodu będzie po prostu zdecydowanie lepsza. O Jezu, czy ja naprawdę nie mam pieniędzy? Dobra, wrzucę już te pieniążki do świnki skarbonki, bo... Ile można? Platynowy. Platynowa moneta. Wrzućmy je do świnki skarbonki. I w tym momencie, jeżeli dobrze rozumiem, mogę korzystać z tych pieniędzy w każdym miejscu, tak? Oszczędności, tak, boski. No, boski jest najlepszym ulepszeniem. Na włócznie, tak jak mówiłem. I powiem wam, że ten Fracture Arc mnie jakoś nie porwał. Ja bym go zostawił i tyle. Co nam daje ten cały set z Palladium? No to... 2 HP na sekundę po uderzeniu przeciwnika. I ta regeneracja omija naturalny life regen. Czy to zmienili to? Ej, zarąbiste! To normalnie ja mam teraz ochotę zrobić cały set z kobaltu, żeby zobaczyć, co daje kobaltowy set. Ale nie mam aż tyle kobaltu. Dobra, co ja w tym momencie powinienem dalej zrobić? Może zejdźmy do jakiegoś biomu podziemnego. Znajdźmy na tyle duszy nocy, albo pójdę dalej te rozwalać... Nie no, zejdźmy do biomu podziemnego korupcji. Dostajmy dużo duszy nocy i zrobiłbym klucze do mimików. Przywalalibyśmy jakiegoś mimika. Z mimików fajne rzeczy lecą na starcie. No i ogólnie możemy zwiedzać podziemia, no bo mówię, w tych podziemiach naprawdę mnóstwo teraz nowych rzeczy powinno być. Jezus, jak się nie ruszam praktycznie, co tu jest grane?
Tak trochę nie przesada z tym. Ej, bez skitu, że ja tu się nie ruszam w ogóle. Jakieś rekiny, nie rekiny. Nie no, tutaj powaliło kogoś. Piaskowy rekin, jak ja mam tego unikać w ogóle, ty? Ja pierniczę! Biją dużo moje broni, ale ci przeciwnicy biją jeszcze więcej. O, i pytanie do was, misiaki, czy już w tym momencie są do... Co tu robią trzy duszki? Czy już w tym momencie mamy dostępne... Ty, to tak naprawdę jest zejście do podziemi. Czy one lecą w powietrze? Czy naprawdę mnie do wyspy prowadzą? Dobra, w dupie mam. Idę w podziemia. Czy już w tym momencie w dżungli mamy dostępne... te serduszka zwiększające max HP? Czy jeszcze nie? Dobra, muszę się wkopać. Ten biom tutaj spaczony. Bo kurde, z dupy strony mapy się, powiem wam, zrobił. Naprawdę, tutaj te biomy inne są na tyle duże, że wejść idealnie w ten biom spaczony naprawdę będzie trudno. Szkarłatne bloki ciężko wykopać. O Jezus, ja kowadła nie zrobiłem. Kowadła. Kilofa nie zrobiłem lepszego, a przecież to jest pierwsza rzecz, jaką powinienem zrobić z nowego materiału, nie? I tu już znowu grzybkowy biom. No masakra jest jakaś pod tym względem. Ja chcę duszę nocy zgarniać. A tu w ogóle spaczenia nie ma, bo chyba grzybkowych to się nawet nie da spaczyć biomów, jeżeli dobrze rozumiem. Przekopmy się z powrotem w prawo. Muszę mieć jakiś biom taki podziemny spaczony, żeby mieć miejsce do zgarniania duszy nocy. A tu jak na razie ja nawet przeciwników za bardzo z korupcji nie widzę. Co to jest? A to jest ściana, myślałem, że to jakiś nowy blok jest w ogóle, paskudny. Dobra, teraz chyba już mamy skażonych przeciwników. To jest ta pustynia skażona. Czy z nich będą latały teraz dusze nocy? Mam taką nadzieję. O, ten z Ikoru jest genialny, przez niego tą potkę mogę zrobić, która daje mi penetrację pancerza na przeciwnikach. Ty, no ale strasznie mało tu jest przeciwników. Muszę sobie znaleźć jakieś lepsze miejsce, na przykład przy tym. Przy zejściu w podziemia, bo naprawdę tragedia będzie tutaj coś takiego zgarniać. Tutaj mi się wydaje, że chyba będzie lepiej. Sami widzicie, że tu tych przeciwników zbyt dużo nie ma. Dobra. Robię pauzę, widzę się z wami w jakimś miejscu, gdzie będziemy mogli fajnie farmić te dusze nocy. Zedwu! Powiem wam, widzę, masakra jest z farmieniem tych duszy nocy. Tak się dziwnie świat wygenerował, że ja mam milion miejsc z tym Hollow, czy jak tam się nazywa, a z korupcją mam naprawdę dosyć mocno ograniczone. To jest takie jedyne w miarę normalne miejsce, mi się wydaje. Musiałem specjalnie tutaj dołem zlecieć i tu przy samej granicy mapy jedynie jest coś ciekawego do ogarnięcia. Ale włócznia i korowa śmieszna na roga, ty. I tu jeszcze chyba przebija. Ciekawe, ciekawe. No nie potrzebałem jakoś specjalnie dużo tych duszy nocy. Więc tutaj spędzimy dosłownie chwilkę, jeszcze może zgarnę ze 2-3, mamy już 4. Chyba z 12 miałem na chacie, więc względny luz. No i tutaj będę robił miejsce na farmienie tego wszystkiego. Tak samo pewnie sobie zrobię w innym miejscu. Miejsce na farmienie duszy światła, ale no naprawdę tego jest milion więcej, nie? Miejsca na to jest naprawdę mega, mega dużo. Tu się zrobi pewnie jakieś water candle, te potki spróbuję wytworzyć, tak jak wy mi mówiliście, przy tym jeziorze Shimmeru, żeby mieć tak naprawdę nieskończoną ilość potek, tylko jakich mi się chce. I to już mi się nawet podoba. No i kurde, można to farmić do pożygu. Czy to nie przywoła tutaj? LOL. Ale z dupy, co?
Szczerze nie sądziłem, że się przywoła. Tak trochę to olałem. Teraz muszę z tym walczyć. Mi się to nie podoba. Bo nie mam broni, żeby go w ogóle dorwać. Głupka głupiego. Dobra, pokonamy go, zrobimy mimika. I wydaje mi się, że naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo farmienia na streamach. To nas czeka, dużo farmienia na streamach, dużo tworzenia nowych przedmiotów na streamach, no bo sami widzicie, że samo zabicie Wall of Flesha daje nam gigantyczne możliwości już na samym starcie gry na tworzenie nowych rzeczy. Dobra, a w ogóle mechaniczna czaszka mi wyleciała i powiem wam, że tutaj kryształowe odłamki zgarniać to jest taki luz, zobaczcie ile tego jest. Tu idę po prostu lewo, prawo i zgarniam sobie kryształowe odłamki. Tak więc ich też już mam milion. I mógłbym sobie nawet zrobić miecze świetne, ale ich akurat bym nie chciał. Co pamiętam, że była jedna broń. A, to Axe of Purity. Troszkę wróżkowego pyłu i też to zrobimy. Dobra, wszystko wrzucam, robimy sobie kluczyk. Jeżeli dobrze kojarzę, muszę zrobić klucz nocy. Muszę zrobić kufer, który chyba nawet mam. Tak, mam milion kufrów. Jest tu pielęgniarka, ja bym się wyleczył. Gdzie jest pielęgniarka? Tu jest. Wleczmy się u pielęgniary. Stały klient, elegancko. No i lecimy na arenę do walki. Mimik. No ogólnie to bywa czasem dosyć trudny. Szczególnie, że ja naprawdę nie mam broni do bicia z bliska zbyt dobrej. I powiem wam, że takie bicie na trumele i damage naprawdę mi się wydawało skillowe w porównaniu do innych broni, ale no nie wiem. Jak tam wy uważacie? Dobra, zmieniłem mu statystyki, mogę bić już tą włócznią, bo ona ma zdecydowanie większy damage. Ale powiem wam, że obrażenia to te bronie robią fajne. Dobra, na razie luz, on jeszcze tak nie szarżuje. Powiem wam, że ten mimik jakiś, nie wiem, czy on jest prostszy na tym modzie, czy on taki zawsze był? Ogólnie nie jest trudny, ale to jest tak, raz otrzymasz trochę za dużo damage'a i potem się robi fajnie, co? Potem jest turbo luźno, walka w ogóle bezstresowa. Totalnie bezstresowa. Dobra, już go dobiję na zasięg, ale ta broń jest beznadziejna, naprawdę potrzebuje czegoś dobrego. Celestial Claymore pojawia gwiazdki niedaleko kursora, które nakładają różne debuffy. A tutaj mamy zastraszający pistolet strzałkowy. Muszę strzałki mieć? Nie mam muszkietów, ty. Na co to leci? Nie, nie mogę strzelać tym. A to? Oj, to dodatkowo bije. Ej, zarąbista broń w porównaniu do tych, co mieliśmy, to milion razy lepsza. Czegokolwiek co tu miałem. Bardzo fajny pierwszy drop z tego mimika. Na pewno tych mimików jeszcze tutaj do zabicia mamy dosyć sporo. Legendarny mieczyk i powiem wam, że można bić. I fajnie, że ten buff z nami zostaje w ogóle cały czas, się w ogóle nie wyczerpuje, a nie, że jest na 10 minut i tyle. Sprawdźmy sobie DPS w porównaniu do tamtych broni. Ja pamiętam, że miałem 250-300, coś takiego. DPS meter. Nie mam tego? Miernik obrażeń, to się może nazywa po polsku. Jest, licznik obrażeń na sekundę. Pisaliście, że to wystarczy, że mamy w ekwipunku i już się wyświetla, ta. No jest różnica. 700 to 700, 900 nawet obrażeń na sekundę. Bije fajnie. Cały czas mi się to wyświetla, więc niech to zejdzie. Ta broń też bije strasznie dużo. Ta, bije, ta będzie biła najmniej. I to za każdym razem jak trafiam, o Jezu, jak to mało bije. A z zasięgu? Tylko? No tyle samo. Ta broń z likwidacją pancerza? No bije trochę mniej, ale jak już zmniejszę komuś pancerz i bije tą, no, prawie 1000. Chyba jak podejdę tu bliżej, to nawet więcej bije, bo wtedy więcej strzałek trafia, a nie że się z boku respi. Fajny mieczek ogólnie. I tak jestem w szoku, jak dużo bije ten kolec z Palladium. Gigantyczne obrażenia.
zadaję, naprawdę. Dobra, misiaki, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszej terki. No mówię, trzeba jakiegoś streama zrobić, ale nie wiem, kiedy ja go zrobię, bo jutro... Dzisiaj jeszcze jakieś te, muszę zrobić zakupy, ugotować coś. No wpadam, tylko 3 osoby jutro wpadają, ale stwierdziłem, że zrobię, kurde, żarcie dla wszystkich. I nie wiem, kiedy ja tego streama zrobię. Postaram się zrobić jak najszybciej się tylko da, ale nie obiecuję, że będzie dzisiaj albo jutro. Może kolejny odcinek zaczniemy i na odcinku jeszcze będę te rzeczy farmił po prostu. Tak więc widzimy się niedługo, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć, pa pa!